Moi drodzy, dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Mościska w gminie Trojanów i uderzamy tutaj do miejscowego parku rozrywki Farma Iluzji. Zjechało się dosyć sporo ludzi. Przed wejściem ustawia się kolejka, także i my się w nią zaraz ustawimy. A już jest mniejsza. Patryk mówi, że już jest mniejsza, jak dla mnie to i tak jest cały czas duża. To na bilety online nie czeka tutaj, tylko idzie bezpośrednio. Mogę znaleźć bilet? A mogę znaleźć bilet? Czekaj, usiądź. Zobacz, wszyscy dzieci są grzeczni. Jak wyjdziemy tam, to będziesz tam biegać, Wika. Ta kolejka jest do bonów? Tak. Nie zrozumiałem, chciałem zagadać po angielsku. Takie akcje tu się dzieją na żywo. Czekamy w kolejce z bonem do kasy. Moi drodzy, udało nam się wejść na bon turystyczny. Kas jest kilka, kolejki dwie. Jedne do kasy, druga do bonów turystycznych. Ludzie, którzy kupią online, wchodzą bez kolejki, także warto tutaj bilety kupować online, żeby po prostu nie czekać. A my musieliśmy, bo wykorzystaliśmy parę groszy z naszego bonu turystycznego, który nam przysługuje i który bodajże chyba do marca 2022 roku trzeba wykorzystać. Także pamiętajcie, jeśli też takie macie. Na Farmie Iluzji takie bony możemy zrealizować. Co wybrałeś, Patryk? No dobra. Ekipy? Nie. Nie ma tu ekipy, to? Podchodź do pani. Dzień dobry. Kartą można? U pani oczywiście można, nie? Można. Dobra. Patryk płaci. To pani i w kasie tam i tutaj? Na ja dwa etaty? Ja wszędzie. Dobra. Taki dzień intensywny, że tak powiem. Dobra, wiem o co chodzi. Ale widzę. Widzę. Dzięki. Sklep z pamiątkami przy wejściu. I sympatyczna pani. Dziękuję za miłe słowa. Proszę bardzo. Prosiła później ciebie za 4 Wika. Wika. Jak ci się podoba, Galina? Super. Super. No, bardzo fajnie. Weszłaś na bony, czy płaciłaś gotówę? Nie, na bony. Bon turystyczny. Bon turystyczny, ale niestety ani napoje. Co można za bony kupić? Tylko jedzenie, ani napoje, ani lody, ani piwo, nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Tak się wycwanili, nie wszystko się kupi. To dla dzieci. Niech was nie zmyli wejście na bon, bo za bon się wszystkiego nie kupi. Napojów, lodów i browarów nie wolno. Ale i tak jest dobrze. Takie danie to ja lubię, ale akurat nie tą część. Dobra, daj się dzieciom bawić, kobieto. Tam jest. O, tak. Brawo.
tej studni. Punkt medyczny, gdyby ktoś doznał kontuzji, można się zgłosić. Na pewno będziemy w dobrych rękach w punkcie medycznym. Dzień dobry. Pokazujemy tylko, że w punkcie medycznym, gdyby doszło do kontuzji, jesteśmy w dobrych rękach. Jesteśmy? Tak, jest najlepszy. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Którą godzinę pokazuje ten zegar? 12.30, coś takiego. 12.30. No patrzymy na padający cień. Mniej więcej. Już czekaliśmy na niego. Gdzie idziemy? Do Muzeum Egipskiego. Muzeum Egipskiego. Którędy to? Diademy królewskich córek z daleka zwracały uwagę blaskiem złota i kolorami kamieni, których użyto do ich ozdobienia. Ozdobiony rozetkami diadem Sathathoyunet ma z przodu umocowaną kobrę, dumnie pędzącą z kika. To symbol zarezerwowany dla królewskiego rodu, kobra patronka roku. Mumia, zupełnie niezrozumiała dla laików, co to mumia leży? Wieloma wątkami na przeciętnego Egipcjanina, bo to nie robi jednocześnie wszystkie miejsce i obecnie w kto to leży? Mumia? Żywa? Nie, chyba żywa nie. To prawdziwa? Znaleziona w Egipcie? Pisarze byli niezwykle cenieni w starożytnym Egipcie. Był to jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów i wielu rodziców życzyło sobie, by ich synowie zostawali pisarzami. Dziewczynki nie miały szans zostać zawodowymi skrywami, ale często uczyły się pisania równie ambitnie jak chłopcy. Ponieważ wykształcenie kosztowało, a opanowanie za... ...18 dynastii, która jest główną religią państwową. A co tu mają do żarcia? A nic, pizza i frytki, hamburgery. To co każdy Polak lubi najbardziej. No. Tylko kepsa brakuje. Tak. Tureckiego. Tam kiełbasa chyba, czy grochówka. O, kiełbasa, grochówka, to bym zjadł. No idzie, kelnerka, obsługa idzie. Patryk, co masz dobrego? Ja nuggetsy z frytkami, lemoniadę i tyle. Warto było czekać? A, jeszcze zupę pomidorową. Ile czekałeś? Długo. 2 godziny. 2 godziny. Na jedzenie czekaliśmy godzinę i 15 minut. Jakie godziny i 15? Więcej? Nie, więcej chyba nie. No. No proszę Państwa, my już pojedliśmy i możemy na spokojnie coś zacząć działać dalej, bo na głodnego się nie bardzo dało. Zapuścimy tutaj woza. Tak jest. Jedzenie całkiem dobre, aczkolwiek organizacyjnie rozwiązane słabo. Czekaliśmy w kolejce jakąś godzinę, może nawet więcej, ale smacznie, domowo. Jedna knajpa z domową kuchnią, reszta fast foody, jedna też z jakąś kaszanką, kiełbasą, coś takiego. My wybraliśmy kuchnię polską, tak jak większość ludzi, dlatego czekaliśmy bardzo długo. Thank you.
Także moi drodzy, jednodniowe wypady to nie tylko góry i szlaki, ale również takie miejsca bardziej pod kątem dzieci, żeby dostarczyć im rozrywki. Bo umówmy się, że te szlaki górskie to moje dzieci lubią tak umiarkowanie, bym powiedział. Także teraz było wyjście typowo dla nich. Trakcje dla dzidziusiów raczej. Zapomnienia? Raczej dla dzidziusiów małych. O, tu już widzę dla ciebie coś, taką ławeczkę, co? To jest to, o czym mówiłeś. Poczekać w kolejce. Słabo, większe te bańki. Da się na zamówienie? Nie będą. Niestety z tych sznurków nie da rady. Ale i tak nie jest źle, całkiem nieźle. O, super, dobra. I tak jak widzimy, moc atrakcji dla ludzi w różnym wieku, co fajniejsze niby, no to większe kolejki tam się ustawiają i tyle. Bez czekania to dostępne są atrakcje dla najmłodszych, do 5 lat. Co, dałeś radę?
Idę jeszcze raz. Gdzie jest koniec tej kolejki? Dzisiaj dopiero w okolicach 17.30 już zrobił się tu względny spokój. Także dopiero teraz można by było wchodzić na te wszystkie atrakcje, żeby nie stać w kolejkach. Ale też już jesteśmy zmęczeni, że nie mylić tego wyjazdu z wyjazdem wypoczynkowym, bo z wypoczynkiem to tu jest średnio. Być może dla dzieci, ale dla dorosłych to tutaj oczy dookoła głowy i raczej mało wypoczynkowo. Bardziej mi się tutaj podobały ta zjeżdżalnia tutaj. Zjeżdżalnia ta w zamku. No i krzesełka z dołu na górę. One też były dobre. A co to jest zebra? Czy co to jest? Konik. Konik? Kucyk? Tak. A, bo myślałem, że to zebra. Bo taka biała plama, to myślałem, że to zebra. Ale to ona ma chyba paski, nie? Bardziej. Tu mamy zebrę, ale zebra kontuzjowana. Do wesela się zagoi. Także moi drodzy, moc atrakcji nie do przejścia w jeden dzień, jeśli jest duży ruch. Tutaj też atrakcje wodne otwierane są w sezonie. Jest basen, są dmuchańce wodne. Natomiast dzisiaj to było zamknięte, ale myślę, że od połowy czerwca powinni to otworzyć. Dzisiejsze wyjście dobiega końca. Zmierzamy już do bramy wyjściowej, potem do auta. Dużo rzeczy widzieliśmy, aczkolwiek nie wszystko. Tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli tu przyjeżdżać, na pewno za jednym rzutem nie skorzystacie ze wszystkich atrakcji. Także proszę Państwa, Mościska, gmina Trojanów, rodzinny park rozrywki Farma Iluzji. Zapraszamy, zachęcamy dla rodzin z dziećmi. Wy nie wypoczniecie, ale dzieci będą zadowolone. Na razie.